A kiedy się dowiesz, przyjacielu? A może to jest moje Zawsze. urodziny? Zawsze! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Zawsze i A. wszędzie Oskaryś palony będzie. Nie. Co jest? A, bo ja w płot przyryłem tą talerzówką. Ty głupi. Kto? Ty. Dlaczego? No bo żeś się wrąbał. No to tak ci się wydaje. A mlekutko, żem talerze urwał. Beruta przyjdzie, co pospawa? I feel good. O. Artysta to jest feel. Twój kolega najlepszy. Przejawia. Artysta. Ty z moro nieczysta. Zaniecałe 300. Nie wiem, czy za 300 się A sprzeda. artysta zaniecałe 300. Ci Dokładnie, panowie z zaledwie najlepszy. 600. A z fakturą będzie drożej. Ale faktury nie wystawiamy w tym roku. Głupiś. Tam pipsisz? Jak to Berety z czas mówi? Jo, to sobie nie podgłośnij, bo na dźwiękach w ogóle mnie słychać. To ty się odgłośnij. Nie słychać. Ja. A feeling good. O kurwa. Ty nie będziesz rozkazywał. Uwaraj pole na traktorę. Hej. Daj mi beretorę. Ać. Się nudzi. Ać, ać, Odcinek ać. byś nagrał. Kiedy? Uwaga. Ale z jakiego No farminga? teraz. No. 15. A. A. I 22. Z 15 będzie jutro film. Znaczy nie jutro, tylko kiedy? Co jest pojutrze? W piątek. Ja. Pójdę przez piątek. O, ty grzybie mały. Czemu ja miałem talerzówkę na 6 metrów ustawioną, jak ona 6,8 bierze? Na filmu. O, że 40 FPS w tej grze mam? Świetnie. Komputerowy. Ja tam będę miał więcej. A, powiem ci, Jak ja. że ten farmik jest tak 4K. zoptymalizowany, że twój komputer Co zostanie po robi? dupie. Jeśli go w ogóle złożysz. No, można by tak powiedzieć. To on też w dupę dostanie. No właśnie. W tym jest największy problem. Farming jest ciulowo zoptymalizowany. Jeśli będzie dostępność kart, to nie będę mógł to teraz. Chyba najlepiej był chyba 17. 17 i Albo 15 chyba był najlepiej zrobiony. 15. Nie wiem. Czy 15 trochę mniej, ale 17 chyba najlepsza była, tak jak kiedyś ktoś mówił. No właśnie. A najgorzej chyba 19. Oj, nie wiem, czy 22 nie jest trochę gorzej zrobiony. W sensie optymalizacji. Do tej pory zależy dla kogo. Kim jesteś? Jesteś złodziejem. Też jesteś kwiatem. Dobrze. Tak. No wiem, że mam taką rangę na Discordzie, tak? Albo. A ty w Flecie nie masz takie rangi.
Tak. No i trudno. Bociany dymał. Szpak. Jak to się mówi. Albo jak to. Jak to za świętych czasów tego? Kogo? Michaela. Mówił Timsi Rimsi. No. Okej. Okay. Świętej pamięci. Odszedł na wiek. Nie no, może jeszcze nie skończył z tym farming. Kto będzie z tobą w krokietach? Grał. Jak nie Mike Lindo. On by cię nie zostawił. Jeśli cię lubią. No właśnie. Cool. Ja sobie to legam z kopru kury i lekarza. Ja pierdziel. Czekam nawet. Będę musiał tą trawę znowu dosiać. A kurwa, ciul. Na dwa lizony. Ja wiem, co on pierwsze talerzowo. Tylko ja się boję. No bo się zastanawiałem nad wałami, kurde, jak w rejestracji sobie walić. I teraz też technologię nałożenia. Kamieni też nie zbieraj, nie warto zbierać. Masz tyle pól, że wszystko ci się zwróci. Nie mam pól. Masz tu jakieś śmieci? Jakie śmieci? O, amrzynki. Możesz... Boże, to wypijesz? Nie. Na przykład ty. Koniecznie? No pewnie, że tak. Andrzyki. No pewnie, że tak. Co to za fest? 17? Co? Co on to wysłał? No na MSG. To? 19 przecież. Jest... Tak? Czyli... No nie wiem, takie zdjęcie, takie... Taki, no nie wiem, takie shiny. On wypi. Dawaj, gazopór! Naturalny biały. Jogurt naturalny biały. Jogurt naturalny biały. Prosty jogurt sweta. Naturalny biały. Serek topiony naturalny i z szynką. Syr. Szynka. Kiełbasa. No pewnie, że tak. Dwa bułki. Co tam jeszcze fajnego było? Cukierki. Dwa cebulowe małe. Ja jak to usłyszałem, to po prostu wybuchłem. Dwa cebulowe małe. Dwa cebulowe średnie. On jeszcze wiesz, batony dostał. No, jeżyki. Jeżyki. Trzecia paska ciastek za darmo. Ci panowie z Media Expert. Cześć Miki. Siema. Co tam ciebie Bartek? Ale że gruby dał złoty tekst. Michał się mówi. Jak on w ogóle? Ty, no, a na bo... Do młodego krzaka napisał. Koniec, on to w ogóle źle chłopie. No nie, on bo on nie pogrubił. Nie pogrubił. Bo powinno być o Boże, to trochę źle on to zrobił.
że on dał zgodę. Wiesz czemu? On sobie będzie teraz dawał, będzie jakieś dziwne słowo dla niego, chopie on to będzie wpisywał, zobaczysz jakiś stan zrobi. Może nie. Michałowi nie wiesz. A do rzeki? Nie, ale nie wiem, co w tym śmiesznego, co szczur ci nie świeci oddycha, nie wiem co w tym śmiesznego. No. Jogurt. Ja no, jakbyś to usłyszał, to też byś się uśmiał, bo Zbysiu tak fajnie to mówi jak zawsze, bo ma taki akcent. Nie. Po 13 jak to Zbysiu mówi? Albo po 3? Po 3? Zbysiu to jest dobry przyjaciel do wyzywania. Zbysiciel. Aka dusiciel. Biały dusiciel. Ale właśnie nie wiem dlaczego był zbysiciel. Ktoś kiedyś... Wiem, że kiedyś na live mi to Oskarusz często pisałeś. Ktoś go chyba nazwał zbysiciel, a ja żebym powiedział dusiciel. I tak zostało zbysiciel, dusiciel. Ale teraz przeszło do Zbysia. Zbysiciel, a kadusiciel. I tak ciągle mi śpiewali na live, ty. To było na melanżu, to było na melanżu. Nie słyszysz, co? Bo dusiciel. No, myślę, że... Do boju mu trochę brakowało, ale... No. Ten co kurier w glinie się zakopał. Nie wiem czy żeś to czytał, na Dasko Gutas. Ja tego nie czytam w ogóle. A, super jesteś. Bo ta grupa to jest taki spam, że tam chłopie szok. Tam nie ma spamu, ty się kupi. Nie, tak? I tam chłopie kiedyś było 100 albo 200 nieprzeczytanych tych. No bo tam NG był i Kajton. Ty, a od poniedziałku do szkoły? Nie. Od 21 niby. No właśnie, a ten debil mówi z poniedziałku, jakie wstępy. No zależy kiedy. Którego poniedziałku? Bo to jest istota. No bo powiedział tak jakby od tego. 21 chyba. No ale on to tak jakby napisał, jakby to było od tego. Tak, 21. 28. 21 niby mamy, wcześniej niby. Wy nie chyba. Mamy. Czemu? Czemu nie? Ale ja kończę 27. No, wy macie ferie. Ale no ci, co nie mają ferii, to chyba 21 wracają. Nie wiem. Jak to tam ma być? Ja też nie wiem właśnie. Niby wszyscy oprócz tych ferii. Nie wiem, te rządowcy. Ale mieszają. To tam. To chwila jakieś zmiany. Oni nic nie rządzą. Powiem ci tak. Nie będziemy się wypowiadać na temat polityczny, bo mi kanał zamknął. Masz live'a? Nie. Pewnie odcinek. Nie. Ta. Ale publicznie się o polityce nie rozmawia. Ja. Ja też 79-20 chłopią, chodzi fajnie. Ja pierdziele, jakbym go wziął w ogóle, jakbym nie brał tego. Mi się zdaje, że Mateusz się zajarał tym farmingiem, ale i tak nie przyjdzie. Albo jak przyjdzie, to tylko na żniwo. Przyjdzie, ale jak? No właśnie. A ty jaki ten ciągnik? A ty jaki, żeś ten ciągnik znalazł wreszcie? Ja. O, no pociąg jedzie. No znalazłem. No jaki? No, MF-a. No wiedziałem. Nie no, inne w Holanda może fajne. W każdej dziedziny inny ciągnik na tym serwie. MF, Deutschland, John Deere, Kate. Się wyróżnią. Klasa brakuje, chłopie. No jak klasy właśnie średnie są. Nie, fajne są klasy. Właśnie mi się w 19 podobały te ciągniki. W 22 jakoś lepiej to wygląda. W 22 są chyba zgapiał. Tak oryginalne. Mikul zgapił 12-24 ode mnie. Czysto, Boże, jak to wygląda w ogóle, tak czysto zgapione. A wiesz co mi się podoba w 22? W 24. I nagle se Polas, nagle poszedł na ten,
On teraz będzie chłopie zajarany 11 jest. Teraz ta pomocna PG. No właśnie. No ja ci mówiłem, w sensie nie mówiłem, ale sobie pomyślałem, że pewnie i tak nie przyjdzie. Będzie grał, to chłopie będzie wcale nie będzie grał, bo on już mnie denerwuje. Jak mu zaufałem, zostawiłem go na tej grupie, a on chłopie ma w dupie. Jeszcze powiedział, że sam młody przed grą pobierze. Weź idź ty chłopie, a on pobierze na tym gównonecie. No to właśnie mówiłem, no że on nie zdąży na tym swoim światłowodzie. Babcia lepszy net ma chłopie nie od niego. Ja. Nie, babcia lepszy net ma. Przecież ma też ma światłowód. Na Kacper. Teraz nie. No, przecież chciałeś wczoraj. No to za pół godziny może. Pipie. Dobra, 15. Pipie. Znak, że murwą. Nie zesra się. Ci panowie z miedzieńsce. Michał był tutaj na Discordzie przez chwilę. Pogadał coś i poszedł. Michał to też jest dobry agent turystyczny. O, cholerka. Lekutko w prawo trzeba. Dobra. Gdzie jest nawiezione hektary? Opryskane hektary, to chyba to będzie to. Czy nie, czy nawiezione. Dobra, nie ważne. Zobaczymy. Tak, jako opryskany to liczy, a bez sensu to jest, że jako opryskany liczy, ale no dobra. Według gry jadę rozsiewaczem, ale opryskiwaczem jadę, no dobra. To pokazywało na Field Info, że jest 2,45 hektara na tym polu. Więc no. Czy to się sprawdzi z GPS-u? Od nawozów? No nie wiem, zobaczymy. Flachę obalimy na miedzy. Sąsiad Godeta przyjdzie, chłopie amator będzie mierzył mieczem. No jak? Co? Dobra, idę! Jak się wydarł. No i wszyscy poszli, mnie zostawili. Skary się zmutował, Miki poszedł. Ktoś się zaczął drzeć tam. Jak tu żyć? Nie, to na pewno jest więcej, bo to czwórkę chyba, jako samo pole czwórkę, ze 2,5 hektara liczy. A teren do rany chyba nie był doliczony do tego. Dopiero ten moc zaznaczony też może tak świrować. Więc nie wiem, zobaczymy. Dobra, ale randzko idzie z nami. No ja lubię 20-20 robić na wozy, bo szeroko i 20. Nie 20. Tu jest na maksa nie wierzymy? Tak, to jest nie wierzymy 100%. To nawet nie sprawdza się stałe. Musiał na siewniku to policzyć, ale nie wiem się. A, bo trawa była, dlatego to jest nawiezione. A na jaki stopień to jest nawiezione w ogóle pole? A, tu jest... Czyli to jest tak nawiezione, no dobra. Dziwnie. Czwórka jest na maksa, znaczy na jeden stopień i tam... Dobra, to przejadę. Na całym by się lepiej spał. Oli. Ale no dobra, przejadę, skoro tu nie było nigdy nawiezione, nie wiem jak. Ale niech będzie. Orka była fajna. Dojczwarem.
Jeszcze w grudniu orałem, pamiętam. No i dobra. Przelecę raz, dwa topole też nawozem i zobaczymy. Chyba ma kolejny, chyba się sorgo zrobię na tym wielkim polu. Zobaczymy, ile to obsieje. Się wydaje. Będzie dobry pomysł. Wrócić sobie na spokojnie, nawoziki. Tutaj jakieś wapno. Będzie dobrze. Trawa jeszcze za wysoka. Nie da się tego nawieść. No dobra. Sadzie kwiecień, to już prawie maj, no to już by się przydało, żeby ją skosić, ale... Chyba w czerwcu będę kosił dopiero. Moim mega zestawem. Kiedy nowy ciągnik? Nie wiem. Wysier z przyczepą stoi. A czemu? A, bo kamienie były zbierane, dlatego wysier z przyczepą stoi. Trzeba było jakieś kamienie z pola odbierać. A wysier był najlepszy do tego. O! Dobra, elegancko. Może być. Jest na maksa, tam... O, jeszcze kamienie są. Dobra, to ja będę się pobierać. Pociągu. Już można było ładnie na spokojnie sobie siać tam. Nie lubię tam bało kamienie. A no ja, bo tych dwóch pól nie robiłem. Tam było ścierniska dopiero zależowane. A tu nie ma kamieni w tym polu, halo? A tu są. Tak nie ma kamieni, to nie będę zbierał, no po prostu. Po co? Ale tu wycaplowało kamień. Kurde, no. Prawie na raz w pole. Jakby tam było jeszcze z, tak z 10 metrów. Myślę, jakby było z 10 metrów jeszcze, które się waszło, to bym sięgnął. No spokojnie. Nie wiem, czy to zmniejsza N. Nie, K. Dobra, nie masz. Tak, to rozrzucimy trochę. Trochę dziwnie, ale niech będzie. Rezin powapnął. On chodzi chyba 18 ton do tego, że się patrzy. Skupimy sobie 8. Dwadzieścia cztery worki kupiłem. Wapno jest tanie to. Tam nie będzie nawet widać. Nie wiem, ile tam sobie rozrzucę tego wapna. Ile się będzie chciało. Mamy tak jeszcze z 15 minut. Więc też nie chciałem, żeby ta wapno było główną robotą.
trochę gówno, bo to miało być talerzowanie. I nowe nawetki przede wszystkim. Skoro to jest 9 odcinek, no ładnie się rozwijam. Nie mogę powiedzieć, że nie. Poskarż rzucił. Co jest? Szok i niedowierzanie. Tam zbędą moje życie. Jest jak w Madrycie. I widać, że się nie oglądało. Kogo? Królów Żytów. Królów Żytów? Królów Żyta. No ja tam nie oglądam tego. Dlaczego? A po co? To jest fajne. Gęki lepsze są. Tak. Rolnicy poddają się człowieniu. Mhm. No. Ostatnio kot do szambo wpadł. Musieli go uciągać. Słuchaj. Współczuję mu. Ale czy z tobą może... Nie. Co? Ale komu? Kotowi czy? Nie, później. Za jakieś... Tobie. ...godziny. Będziemy w rakieta grać. Ale... Za dwie godziny, dobra. Nie. Pół. Okej. Okay. To może ja też. Jeśli będę mógł, to tak. A czemu nie? Za pół godziny. Okej. Okay. Ja będę za pół godziny. Za pół godziny przyjdę. Czyli w porywach do dwóch godzin, dobra. No i znowu sami zostaliśmy na skarż. Mak 80 lat. Gdzie się podziałem? Ty do odcinków masz włączony, włączonego bota, a tak to zawsze na odcinkach miałeś włączonego. Co nie? Ja mam, nie wiem nawet czy mam go włączonego, czy nie. Ja mam chyba go włączonego. Ja jakbym puścił to bym bardzo dostał. Jen. Ale on ma problem z tym się rozbujać. No. Człowiek! Łapek. Pod odcinkiem. Czaj, że narypałem mu 19 ton na pakę i on miał problem z tym ruszyć? A jaki ciągnik? Deutschwar 7. Co? I on nie daje rady. Czym? Znaczy, dać daje radę, tylko... Tylko? Tylko tak fajnie pod obciążeniem, że widać, że czuć tą maszynę. Właśnie nad nim ile ta siewka ma ton, w sensie wagi. Bo ja mam na niej jeszcze 19 ton wapna. A sama siewka waży... A raz ci powiem. A ty przypadkiem na tym sejwie, co z Michaelem nie nagrywasz? Bo to z Michaelem jeszcze nagrywałeś na Bayronie, nie? Czy Erlengrad? Ej, czemu ja mam dwa rozsiewa? Nie dowiem się. Co? Co? Jaka mapa? Erlengrad. No. To ty żeś tam tego John Deere'a wypożyczał. Czemu nie masz kombajnu? No nie mam, wolę nie jesteś. Weź pożyczkę. O Jezu. Ale jak dostał wałek to człowieniu. Jakbym miał problem, żeby ruszyć. Kiszonkę sprzedałeś? Co? Kiszonkę sprzedałeś? Jaką? No przecież ładowałeś. No. No, no to co dla krów? Nie, poza tym krów jest, te konie ci w ogóle nie są potrzebne. Konie w ogóle nie są sobie potrzebne, one w ogóle nie dają żadnego prawie przychodu. No wiem, dlatego chcę te konie wychować do tych 5000 i owalić je i padok sprzedać. No właśnie, to jest bez sensu. Ja w ogóle już się za głowę złapam jak na odcinku to kupowałeś. Chcę myśleć, co musiał mieć głowę. No bo... To przecież to się nie opłaca. Wiem.
Ale w 19 to się opłacało. Mhm. Już jak miałeś tego moda, to ło. No, szło. Ja zawsze na niego ujeżdżasz. Dobrze, że nie baba. Nie, bo jeszcze konia by zajeździła i co? Codzienna przejażdżka, on nie ma przejechany dzisiaj. Nie, koniem nie jeździłem dzisiaj. O kurde. To jeszcze nie ma tego moda? Jest, ale ja go nie używam. I dobrze. To pierwszy warsztat to zjeść, nie do końca. No to zjeść te Anżynki. Cześć, gówna, nie. Jedź! Sobie podjadam wieczorem. No jak, nie tak? Po milimetrze. Jak po milimetrze? 21 do szkoły. No! Co za tydzień? O, głosił. Baran głupi. Nie wiem, gdzie tutaj. Ale zastanawiam się... Miałeś nie poruszać tym tu pojedynczych. Jasko Pomorskie miało iść całkiem prędzej niż linii, aż 3 razy w górę. A co, my mieli mieć w poniedziałek już ten? No, bo mnie się na początku ferie, prędzej. A, to jeden. Można i tak. Biały jest gorszy niż chory padalec. Zabij biała, sałtnij mu palec. Biały jest gorszy. Nie zdechły padalec. Ta siwa jest do prania? Jaka siwa? Nie! I chwileczkę. Czy to za gacie po tacie? Widowi. Gdzie? Do wypaczanki. Do czego? Nie wiem, to jest dobra, dobra. A do której szafy? Trzeciej? No, idzie on tam, a spodnie swoje. No do trzeciej. I feel good. Rurururu. Myślę, że tak. Ale że chłop grał The Huntera w tym momencie? Co to jest? A! Wiem. The Hunter. No ja też mam na Epic Games. Też mam. Nawet spoko. O właśnie, to jak będę miał już wezwasz, to będziemy mogli zagrać. Do 40 giga waży, żeby porać. Będziemy na dziki polować. Ja. Nie, na jelenie. Albo na szarnie. Albo... Ja kiedyś tutaj, o no, ja kiedyś królika zabiłem. Nie, zająca, nie królika. Ale wilka mi się nie udało. Nie, bo Majki by się zabił. On tam jest zauroczony. Ale przejdzie mu. Znaczy nie, żeby mu nie przeszło, ale różnie się to kończy. Czyżbym był jasnowidzem? Patrzysz, a jutro ogłoszenie parafialne? Michael już nie jest ręcznikiem. Można i tak. A Filbut. Oskarż pewnie przed sobą ma wielką kulę i sobie teraz czaruje. Sprawdza przyszłość. Używam mocy obliczeniowej. Jo, Pitagorasa, X przez Y. X przez Y. Podzielić za kwadrat. Trzeba się pozbyć Y i wezmę X. I X wskaże ci dobrą drogę. Ja chciałem to powiedzieć. Widzisz? I jeszcze myślę w myślach. Tajemniczy myśli sprzęt. Te, przeżyte książki.
No i jo. To co, nie, zadam do szafy. Do szopy, dobrze. No właśnie. Słuchaj się. Niestety muszę. Do szopy, hej pasterze. A to nie, to jeszcze ile? Z 9 miesięcy. Czy tam 10? 10. Niedawno było, a już za niedługo będą. Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do butelki, o właśnie się chyba. No ani do Betlejem. Będziemy za niedługo święcić jaja. Kogo? Ma wielkanocne. Dobra, dwa wory wystawię. Może akurat jakaś się skusi? To jest Oskar. On był syna Araba. Syn Araba. Syn Araba, a matka była Polką. Bo uciekła do Polski. A teściowa była Turką. Znaczy Turką. Jak się mówi, Turczynką? Nie, nie wiem. Turcjanką, nie wiem nawet. Turką. Była pochodzenia tureckiego. S. A, Turką była. Turką. Tur, tur. Była taka piosenka. Tur, 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 ptaszek. Który wychylił swój daszek. Biały jest gorszy niż chory padalec. Możemy bambo. W Afryce mieszka. Ale to jest dobry tiki tong. Pan do nas mówi? Nie, dubbingowałem. Idzie grzeć przez wieś. Coś tam Simba. Halili Simba. On powiedział, że rzuci nas na pożarcie swojemu plemieniu. Czekolada. Kurde, ten 13 posterunek to świetny film był kiedyś. A wiesz, że oni go jeszcze puszczają chyba na Polsacie albo Super Polsat? Tak. Kiedyś. No teraz, tydzień temu go widziałem. Kiedyś widziałem z tego odcinki. A jakoś mnie to bardzo nie kręciło, ale. Ale fajnie, że jest. A co na YouTubie można sobie wejść? Szkoda, że na Netflixie tego nie ma. Walę sobie tak na Netflixie. Szkoda, ty używałeś nie. Kiedyś Netflixa? Oczywiście, że nie. Ojoj. Synu Adama, Adam. Córko Ewy. Stój, synek. Skurczy synek. Ci panowie z Media Expert. Oskaruś u nich był tam, na browara. A weź tam, nie mów o nich. Już mi się żygać chce tym sklepem. Ci pany? A właśnie miałem się zapytać. Ty go lapkę kupowałeś przez X.com, skoro, nie? Znaczy, bo no. Nie mogę stąd dojść do porozumienia. No. Ja nie kupywałem, ale tak. Ale poleciłeś stronę, nie? Że to wiarygodna strona, zero skamu. To twój tata jest informatykiem? Nie, a po co? Nie, bo zazwyczaj jak informatycy chcą komputery zamówić, albo osoby, które się znają na tym, to zazwyczaj z X.com kupują. Bo wiedzą, że takie nas media szybko się niszczy. No, w sensie, jakby ci to powiedzieć. Jakby to powiedzieć. Ej, oszukałeś, bo powiedziałeś tak samo jak ja. Jaki time. Nie, po prostu jest krytykowany przez to, że po prostu wkładają takie podzespoły, które
normalnie za złożenie komputera byś mniej dał, przynajmniej o 200-300. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ale halo, no oni muszą też zarabiać, no ale, ale mają jakiś ten cennik i ktoś się tego trzyma. Ja miałem z X-Chroma, znaczy miałem, no mam, wiesz. No i dobrze, za to cieszę. Kolejnego testu chyba złożę z X-Chroma. Ale to wtedy już peceta. Bo z laptopami to wygląda tak, że wiesz, tutaj w komputerze mogę sobie podzespoły wymieniać co jakiś czas, typu, nie wiem, kartę graficzną czy coś, chociaż jest tu teraz na ten moment no, ciężkie, ale masz przynajmniej coś takiego, że możesz sobie wymienić procka, płytę i tak dalej, a w laptopach już się nie da, tylko pamięć RAM, tam jeszcze dyski, no i nic takiego fajnego. I zasilacz, który nie jest zasilaczem. Znaczy, no jest takim zasilaczem, ale laptopowym. Palili Simba. Ale co? Co? A ty jak masz peceta? Nie wiem czy masz, no. Miałeś kiedyś skrzynkę? No miałem XP. No, dobra, ale gdzie on stał? Pod biurkiem no, stał, czy? O, chyba pod biurkiem, nie pamiętam. To wiesz co ja kiedyś robiłem? No. Jak grałem, to zawsze nogi na kompasek kładłem, więc grzałem. Nie robiłeś tak nigdy? Nie, co ty? Ja chyba z 6 lat miałem wtedy. Bo ja zawsze jak na podłodze było za zimno, to na kompasy kładłem się grzałem nogi. Jak tam śmierdzi, o tam go pyta brudne. Nie no, co ty? Myję kopyta. A beru też szpadle. On mówi, że przyjdzie o 15 na roketa. Co tam Michał, u ciebie przyjacielu? Słyszałem, że dzisiaj gramy w farminga. Z Oskarusiem. No. Tak. Mateusz przyjdzie? To cię na tym swoim światłowodzie nie zdąży pobrać przed grą. On ma światłowód? No nie widziałeś? Nie. Jak on Fenda pobierał 4 godziny, który waży 51 mega? To niezły światłowód. Jak to pewnie światłowód z T-Mobile'a. A Michał ma radiówkę, jest zbyt gorszy i żyje. Gówno? A ja mam z MTM. I to gówno lepiej chodzi niż światłowód. I mobila. Jakiś tam mietek był naprawiać anteny. Jo, ty przyjechał chłop naprawić, działa do dziś. Do dziś. Mietas przyjechał naprawić antenę. Pojechał. Nie wiem, mnie tam LTE denerwował co chwilę. Jeszcze miałem zużycie danych. No, jak gdzieś pornosku pełno pobierał? No, pobierało się dużo tego i przez to wiesz. Pakiet zwalniał, nie wiem, do 500 kilobitów na sekundę. Kilobitów? No serio tak było, 500 kilobitów na sekundę. Pobierania. Mów dalej. To były czasy. Za chwilę pingowało. Mów dalej. W każdej grze prawie po 100 pingu było. No Oskar się wyszło jak urywało, ale grał dalej. A jak chciałbym wejść na FPS-a, to tragedia była. Się gra się dało. Poproszę z gospy, a jak mu odlagowało, to znalazł się już na skupie. Jakieś pliki i pobieranie, na przykład oglądanie YouTube'a, to jest fajna sprawa, bo możesz sobie na przykład włączyć 4K, nie? Na YouTube. Nie no, zwykłego, co ty? Nie no, co zwykłego, co? Mów dalej. Zamienimy w śmieci. No i fajnie się ogląda. Mów dalej. Ty powinieneś w 4K nagrywać. I tak byś nie nagrał, bo wiesz. Ale renderowałem błośnicę w 4K.
No. No! A ty ogólnie nie masz DLSS, czy nie masz? Czy tylko dla RTX-u to jest? Dla RTX-u to chyba jest. Mhm. Ale jak ty masz 1660 Ti, to ty możesz sobie takie jakby shadery do FPS-a wgrać. Przez tego, przez stronę GeForce'a i tam masz, możesz sobie zmieniać wygląd, nie? Na przykład, nie wiem, czarno-białe, albo możesz sobie ustawić takie coś w stylu cyberpunk, nie? Nie no, może aż tak, nie wiem, nie wybiegajmy. Tak, cyberpunk! Ale... Nie, cyberpunk! Cyberpunk! Nie no, cyberpunk jest fajny, chodź. Naprawili błędy, większość błędów. Ale ten z cyberpunkiem to się zasrali wszyscy. Tak, ale teraz Dying Light jest dwójka hejtowany przez Włochów, że mają słabe... A, że nie dodali tego włoskiego dubbingu do gry. A to teraz wyszło, nie? Jakoś niedawno. I chcą, żeby usunąć polskie. No, chcą, żeby usunęli polskie, no ale Techland wymyślił Dying Lighta, czyli polska firma, nie? A Techland nie robił przypadkiem kiedyś Farminga? Robił. W 11 maczał palce, z tego co pamiętam. A tam maczał nie tylko palce. Z Giancem. Ale to już po 23 takie rzeczy, jak coś. Czekaj. No, jakieś gry rolnicze na pewno wypuszczali. Na przykład tego. Agrary. Nie wiem co oni tam jeszcze. Ale Agrar był kozak 11. No, fajny był. Ja miałem, tylko grałem, strasznie mi lagiło. Też grałem, ale strasznie lagowało. On był nawet lepszy od Farminga 11. Pod względem graficznym, pod względem takim... Grafiki miał kozak. O, tak, tak, tak. Tylko nie wiem co z modami, czy dało się tam mody wgrać. Nie chyba. No właśnie. Ale w placy był i to było fajne. W ogóle kosze nie było. Coś pięknego. Ten ta trawa była taka fajna. Taka trawa była. Fajna. Więc jakbym miał oceniać FSA 11 albo Agrara 11, to bym wolał tego Agrara. W sensie, wiesz, Farming to jakby ci to powiedzieć. Nie wiem jak to powiedzieć. Musisz sam wiedzieć. No na przykład 2013 był gorszy z tego względu, że tam miał problemy, jakieś bugi, duże bugi i tak dalej. To, ale nie mieli przyjąć taką markę. A, chyba, że będzie Agrara. A to gówno było. No. Wtedy była marka Fendt. Pan Fendt chyba był, nie? Masley. No, tylko że no, nie do końca te modele były takie, jak powinny być. Znaczy, nawet spoko były, ale no, wiem, że dużo błędów ta gra miała i upadła przez to. Bo już później nie było tych. Słyszałem, że 13 to był najgorszy cheat. W sensie chodzi o Agrara. Żeby nie było, że ktoś sobie pomyślał o farmingu. Jakby się dało mody, tam w ogóle był multiplayer, tylko jakoś inaczej funkcjonował. Był tam multiplayer? No był. A nie wiem, nie interesowałem się Agrarem, to wiesz. A tam zwierzęta fajne były. Kaczki chyba były jakieś. Kaczki konia waliły. Soty. Soty. Dobra, także dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Yo! Yo, Miki! Tak właśnie myślałem, że ty to... No. Dlatego wolałem nie wariować. Wolałem zachować powagę. Zachować ostatnio powagę. Ostatnio to trochę słabo mi wyszło. Ostatnio, czyli kiedy? No, ten ostatni. Ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle ty tego. No bo takie odcinki są najlepsze, bo wy jesteście naturalni wtedy. No, też jestem tutaj naturalny, tylko że no, trzeba jakoś się zachować, nie? O, support pass jest. Sterowniki aktualizacji do twojego komputera są dostępne, ważne aktualizacje. Okej. Okay. Naturalni. Naturalni, no wiem. Miki ma łeb na szklarni. No, ty masz na szklarni łeb, baranie. O,
O baranie, dobra, baranowy akcentem kończymy ten odcinek. Dobra, Rocket League, a może, bo się... Co?